Opowiem Państwu na temat otwartych danych badawczych, jakie realizujemy w projekcie Otwarte zasoby w repozytorium cyfrowym instytutów naukowych. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych, program operacyjny Polska Cyfrowa. Projekt uzyskał dofinansowanie nieco ponad 34 600 000 złotych. Jest realizowany od 1 sierpnia 2018 roku i będzie realizowany do 1 lipca 2021 roku. W ramach projektu zamierzamy rozwiązać takie problemy, jak poprawić funkcjonowanie dotychczasowej platformy, która jest wykorzystywana przez repozytorium cyfrowe instytutów naukowych, ponieważ obecna wersja platformy jest dostępna już od 2008 roku. Wiąże się ona z pewnymi bolączkami pracowników, którzy, aby ułatwić im pracę, aby ułatwić dostęp dla czytelników do publikacji, które są w ramach platformy zamieszczane, chcieliby je poprawić. Dodatkowo w ramach nowej usługi udostępnione zostanie ponad 146 tysięcy nowych obiektów, które będą udostępniane na otwartych licencjach lub też wolnych licencjach. To, co wykonaliśmy już do tej pory, będzie możliwe do zobaczenia na stronie ercin.org pod koniec obecnego miesiąca. Obecnie trwają prace związane z realizacją poszczególnych etapów. W najbliższym czasie nastąpi aktualizacja obecnej platformy na potrzeby docelowej wersji projektu, która finalną wersję będzie miała w 2021 roku. Wtedy w pełnej okazałości będzie można zobaczyć to, co udało się nam już osiągnąć. To, co chcemy umożliwić użytkownikom platformy i poprawić w stosunku do wersji poprzedniej, to zmianie uległ sposób prezentowania informacji o kolekcjach, jakie są wykorzystywane w repozytorium, indeksach, które są wprowadzone, które umożliwiają wyszukiwanie obiektów, docieranie do nich, a także sposób filtrowania danych, który został zaimplementowany w nowej wersji, daje możliwość łatwiejszego odnalezienia tylko tego, na czym poszczególnym użytkownikom przeglądającym zasoby będzie zależało. A z uwagi na złożoność i ilość konsorcjantów, ponieważ platforma zrzesza 16 instytucji naukowych, które zamieszczają obiekty o różnej charakterystyce, zmianie również uległy widoki prezentujące metadane obiektów. To, co widzimy po lewej stronie, jest to obecna wersja platformy. Platforma jest oparta o oprogramowanie Dingo w konfiguracji Delibra, Delab, DRCO. Obecna wersja piąta systemu, który rozwijamy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, tak jak widzimy, odbiega już od obecnie panujących standardów w internecie, dlatego zmieniliśmy sposób prezentowania kolekcji, które z takiej formy tekstowej i nieco ukrytej zostały przedstawione w postaci ikonek, miniatur, które zachęcają do wejścia w zasoby poszczególnych kolekcji prezentowanych w repozytorium. Zostały one uwidocznione na stronie głównej tak, aby użytkownicy, którzy wchodzą bezpośrednio, mogli zapoznać się już z obszarem danych, informacji, które bezpośrednio ich interesują. A poniżej dajemy członkom repozytorium możliwość promowania
czy też polecania obiektów, które są wyjątkowe w ich rozumieniu, w ich opinii, powinny być w sposób szczególny zaprezentowane na stronie internetowej. Kolejna zmiana polegała na zmianie sposobu wyświetlania indeksów, które umożliwiają przeszukiwanie zasobów platformy. Obecnie z wersji piątej, tak jak widzimy po lewej stronie, w lewym górnym rogu znajdowały się jedynie kilka indeksów, które umożliwiały dotarcie do części obiektów, które w taki łatwy sposób do części obiektów bez konieczności bardziej zaawansowanego wyszukiwania. I to uległo zmianie. Teraz w prawym górnym rogu pojawiło się modyfikowalne menu, w ramach którego indeksy, które są wyświetlane, czyli są to kluczowe wartości metadanych opisujących poszczególne obiekty, zostały wylistowane, a ich lista może ulegać zmianie w miarę jak będą prowadzone badania nad użytkownikami, którzy odwiedzają nasz serwis, które z wartości będą cieszyły się największą popularnością. Być może ilość tych indeksów zostanie w toku prowadzonych analiz ograniczona lub rozszerzona, jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia nowych wartości, które może wynikać właśnie z rozwojowego charakteru pracy. I kolejna zmiana w sposobie filtrowania, to czego nie było tak wprost w dotychczasowej wersji, czyli jeśli użytkownik wpisał jakieś informacje do wyszukiwarki serwisu, miał możliwość jedynie zawężenia wyników w oparciu o kilka elementów. W nowej wersji serwisu umożliwiliśmy użytkownikom ograniczenie nałożenia filtru na wyniki wyszukiwania w zależności od metadanych, które również zostały w porozumieniu z konsorcjantami, z partnerami wyspecyfikowane, a dodatkowo w ramach samej platformy, samego narzędzia istnieje możliwość dokonfigurowywania tych elementów, które powinny w jak najlepszy sposób umożliwić użytkownikom dotarcie już do tych konkretnych wąskich wycinków zbiorów, na których będzie im zależało. Na kolejnym slajdzie widzimy, w jaki sposób uległ też widok metadanych. W dotychczasowej wersji właściwie wyświetlaliśmy całą listę metadanych opisujących obiekt, która była zdefiniowana w konfiguracji danego wdrożenia. Obecnie wskazywane są przez instytucję wiodącą tylko te wartości metadanych, które powinny być widoczne bezpośrednio po wejściu w obiekt. Wszystkie inne mniej może interesujące są ukrywane i istnieje możliwość ich późniejszego rozwinięcia, a także na etapie konfiguracji rozbudowania, tak aby czytelnicy widzieli komplet informacji. Kolejne etapy związane z dostosowaniem portalu i wyświetlaniem obiektów, które się na nim znajdują, polegało na zdefiniowaniu nowych typów obiektów, które są później zamieszczane w systemie. Tak jak wspomniałem, z uwagi na ilość instytucji, które biorą udział w wdrożeniu, typy obiektów, które są zamieszczane, są charakterystyczne dla danej instytucji. Dlatego musieliśmy stworzyć takie obiekty jak na przykład młyn, artykuł i książka, gdzie częściej były one rozdzielane, czy też mapa, fotografia naukowa, zielnik czy kamień, które później są opisywane zestawem metadanych specyficznych dla danego typu obiektu. A dodatkowo ten konkretny typ obiektu może zostać opatrzony konkretnymi plikami z treścią zawierającymi szczegółowe informacje na temat tego konkretnego typu obiektu. I tak na przykład dla obiektu typu młyn
poza charakterystycznym zestawem metadanych istnieje możliwość dodania treści, które będą pokazywały poza samym opisem merytorycznym danego obiektu, będzie istniała, właściwie już istnieje możliwość dołączenia pliku w formacie PDF, który będzie zawierał kartę opisującą ten konkretny młyn. Dodatkowo będzie możliwość podpięcia galerii zdjęć, która będzie prezentowała zdjęcia tego konkretnego obiektu. Dodatkowo istnieje możliwość podpięcia literatury już w postaci konkretnego pliku. Poza tym istnieje możliwość podlinkowania w metadanych linku do szczegółów, do nieco bardziej rozbudowanego opisu, a także istnieje możliwość podania informacji o geolokalizacji danego obiektu. Poszczególne obiekty mogą być charakteryzowane więcej niż jednymi współrzędnymi geolokalizującymi obiekt, który jest zamieszczany w systemie, co w kontekście kolejnych prac, w kontekście pokazywania już tego konkretnego przedmiotu, ułatwi użytkownikom, czy to z perspektywy geograficznego przeszukiwania, wyszukiwania obiektu, czy też umożliwienia wizualnej lokalizacji obiektów, które znajdują się w systemie, również zobaczenia, gdzie one są dostępne w rzeczywistości, jeśli akurat te jeszcze funkcjonują. Tak jak widzimy, z uwagi na złożoność różnych typów obiektów, musieliśmy zdefiniować różne typy danych, które są przyjmowane jako treści reprezentujące dany obiekt. Te treści, które później trafiają do systemu, w sposób komplementarny opisują ten obiekt, ponieważ dotychczasowe rozwiązania, które stosowaliśmy, na przykładzie publikacji z naszej perspektywy tak zwanych wieloformatowych, zazwyczaj w sposób merytoryczny przedstawiały treści zawarte w danym obiekcie, w sposób merytoryczny były związane. Teraz dajemy możliwość takiego rozszerzenia sposobu opisywania, prezentowania informacji o obiekcie w różnych formatach. Dlatego dodatkowe informacje zawarte w plikach z treścią w pełni mogą dawać pełny obraz tego obiektu, który jest opisywany. Aby to było możliwe, redaktorzy otrzymali pewne wytyczne informacje o tym, w jaki sposób musi być przygotowywana struktura danych, które są zamieszczane w systemie, czyli odpowiednie katalogi, które zawierają treści, które następnie są publikowane w systemie, muszą być przygotowane w konkretny sposób, zdefiniowany przez nas, ale z uwagi właśnie na rozwojowy charakter pozostawiliśmy możliwość rozbudowywania, dodawania nowych formatów plików po to, aby jeśli w perspektywie czasu dojdzie jakaś nowy sposób prezentowania treści, aby było to w dalszym ciągu możliwe bez większych nakładów pracy. Nowe typy danych właśnie wymusiły opracowanie i dokonfigurowanie nowych zestawów wartości opisujących obiekt. W sumie na przestrzeni tych analiz, które były prowadzone z uczestnikami, z instytutami, obecnie wypracowanych jest 144 atrybuty, które mogą opisywać obiekty, które znajdują się w naszym systemie, a po to, aby ułatwić poszczególnym instytutom, ponieważ wszystkie instytuty łączą się z jednym systemem, dane są wprowadzane do jednego systemu, aby ułatwić im pracę, zostały opracowane widoki predefiniowane dla konkretnych typów danych, które zostały wcześniej przeze mnie wskazane, po to, aby nie wyświetlać całej listy obiektów, całej listy wartości metadanych, które mogą być wprowadzone do systemu, a jedynie tylko te charakterystyczne dla danego obiektu, które później również mogą być rozszerzane.
Nowo zdefiniowane obiekty w repozytorium cyfrowym mogą być opatrywane, tak jak właśnie wspomniałem już wcześniej, wieloma formatami, właśnie czy to będą pliki PDF, czy to będą pliki graficzne, czy też pliki Excela możliwe do pobrania. Jest ich wiele, a w dalszym ciągu istnieje możliwość ich rozbudowywania po to, aby naukowcy, którzy później będą przeglądać wyniki badań prowadzonych przez dany instytut, mogli od razu uzyskać komplet informacji, które będą zawarte, będą opisane przy jednym obiekcie, a sposób prezentowania treści tych, które są przez system udostępniane użytkownikom, czyli w naszej aplikacji czytelnika, zostały również zunifikowane. Obecnie zastosowaliśmy przeglądarkę Universal Viewer, która umożliwia wyświetlanie treści, które są zamieszczane w serwisie. Zaimplementowany został serwer IIIF w oparciu o silnik Cantaloupe, który również daje dodatkowe możliwości w perspektywie czasu na umożliwienie dodatkowych sposobów docierania do obiektów, które już w systemie się znajdują, a także łączenia ich z innymi zewnętrznymi systemami w taki sposób, który nie będzie stwarzał żadnych barier. Dodatkową funkcjonalnością, którą wprowadziliśmy w systemie i która ułatwia redaktorom wprowadzającym dane do systemu opisywanie tych obiektów, które w systemie się znajdują, to integracja z mechanizmem rejestrującym obiekty za pośrednictwem ich identyfikatorów cyfrowych, DOI, Digital Object Identifiers, które obecnie są automatycznie generowane w systemie po wyrażeniu chęci przez danego redaktora. System łączy się z serwerem, który umożliwia mu, który generuje dla niego konkretny identyfikator, dzięki czemu nie ma już konieczności korzystania, logowania się w dodatkowym serwisie, rejestrowania swojego numeru, ponieważ zostało to zautomatyzowane, a dzięki temu cytowania, które mogą się odwoływać do danych badawczych zawartych w serwisie, są w sposób łatwiejszy, możliwe do realizacji, dzięki czemu powinien polepszyć się sposób docierania do danych naukowych, które są zawarte w naszym systemie i co w efekcie powinno ograniczyć pojawianie się treści naukowych na tematycznie związanych z tym konkretnym obiektem poruszających ten sam etap badań. I ostatni element, który zaimplementowaliśmy, o który rozszerzyliśmy nasz system. Obecnie trwają jeszcze prace nad pełną konfiguracją. Zbierane są wymagania poszczególnych partnerów instytutów po to, aby to narzędzie, czyli bazę wiedzy w pełni skonfigurować, umożliwić poszczególnym instytutom pracę w systemie. Będzie to baza wiedzy, która będzie prezentowała wyniki, która będzie prezentowała dorobek naukowy pracowników poszczególnych instytutów. Pracownicy będą mogli się logować w systemie, uzupełniać informacje na swój temat, a później poszczególni redaktorzy, którzy będą weryfikowali poprawność tych danych, będą mogli te dane zatwierdzać, poprawiać, a to będzie dla nich, powinno być dla nich możliwe do wykonania w o tyle łatwy sposób, że dane raz wprowadzane do formularzy będziemy starać się w maksymalny sposób uzupełniać automatycznie po to, aby zmniejszyć ilość tych kroków, które dany redaktor, osoba zatwierdzająca te wpisy będzie musiała wykonywać, dzięki czemu ta praca powinna być przyjemniejsza,
a system będzie mógł też integrować się z innymi narzędziami, rozwiązaniami, które zbierają informacje o dorobku naukowym poszczególnych pracowników Instytutu. Te konkretne rozwiązania, z którymi będziemy się integrować, obecnie są jeszcze na etapie analizy, zbierania wymagań i ta pełna funkcjonalność, tak jak wspomniałem, powinna być już zrealizowana do 1 lipca chyba 2021 roku i wtedy będzie można zobaczyć system w pełnej okazałości. System będzie dostępny pod adresem ercin.org.pl, a pierwsze wyniki prac naszych działań będą już widoczne pod koniec tego miesiąca. Nastąpi aktualizacja systemu i będzie można zobaczyć, w jaki sposób i sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje łatwy sposób na docieranie do danych badawczych prezentowanych w systemie. Dziękuję. W takim razie jest jedno pytanie tutaj przez aplikację. Czy RCIN używa standardów metadanych do opisu obiektów? Jeżeli tak, to jakie? Kto decyduje o tych formatach? Tak jak wspomniałem, właśnie w RCIN-ie zrzeszonych jest ponad 16 instytutów, dlatego metadane, które opisują poszczególne obiekty, w pierwszych wariantach serwisu była to domyślna implementacja formatu Dublin Core, ale z uwagi na specyfikę badań prowadzonych przez poszczególne instytuty, ten schemat danych został rozbudowany, jest w dalszym ciągu dopracowywany, także takiego jednego konkretnego formatu nie ma, poza tym, że właśnie bazował on na Dublin Core, ale został rozszerzony o potrzeby poszczególnych instytucji. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jakiego rodzaju obiekty będą udostępniane, jeśli chodzi o dane badawcze? Tak jak były tu przykłady tego młynu, czy też przykłady jakichś badań geologicznych, mogą to być na przykład wyniki badań prowadzonych przez Instytut Geologiczny na temat konkretnych skał, które później są opisywane, czy też będą to zielniki. Takie merytorycznie, konkretnie jakie to będą obiekty, będzie to zależało od pracowników danego instytutu, w zależności od tego, jakiego typu badania będą prowadzone, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to Instytut Geologii, Instytut Matematyki, także w zależności od tego, jakie badania zostaną przeprowadzone, jakie wyniki zostaną, jaka decyzja zostanie podjęta w stosunku do sposobu prezentowania wyników badań zostanie podjęta. Jeśli chodzi o platformę, o system, nie ma żadnych ograniczeń. My dajemy możliwość opisania metadanymi, które są możliwe również do konfigurowania i podłączenia treści, które są już zależne od osoby, która prowadziła te badania, także dajemy pełną możliwość. Także jednego konkretnego nie mogę wskazać. Jeszcze jedno pytanie, czy obiekty, dane badawcze będą powiązane z publikacjami? Tak, istnieje taka możliwość, będą za pośrednictwem identyfikatorów DOI, będzie możliwość wskazania, którego typu publikacji dotyczą te badania, istnieje możliwość linkowań wewnętrznych w obrębie platformy, istnieje możliwość dodawania linków do zewnętrznych wyników badań, także tak. Dziękuję bardzo.